Déjà. Panie tytusie! Mógłby mnie pan nauczyć paru tych zwrotów. Jakich zwrotów? No tych, co to pan mówi, że każda misia pańska, bo to u mnie nie za bardzo z tym. No dobra, no dobrze. Proszę pana. Panie Fistach. 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 A jak się nazywała ta dziennikarka? Moja żona musi ją znać, że przecież jak jej powiem, to umrze ze śmiechu. Luiza Ostrowska. Proszę, ja będę laską, a proszę, niech pan, niech mnie pan przekona, że warto iść z panem do Wyra. Proszę bardzo, brzuch. Dzień dobry, magister Miśkiewicz. Ludzie, no przecież ona pana zna. No przecież tylko czeka na sygnał. Przecież tylko czeka na sygnał, że... Jak się pan do tego zabiera? Wiesz. No. Wiesz. Wiesz? No pewnie, że wie. Wie, ale skąd wie? Przysiedł pana w domu. Aha. Czytałaś może, co Maria Jalion pisze o rytuale przejścia? Nie, panie Robal, ona się zaraz porżnie z nudów. No to ja nie wiem, no. Chodź pan i ucz się pan. No, proszę bardzo. Chodź pan, chodź, chodź, chodź. Benz. Wiem, co czujesz. No ja czuję to samo. W życiu ważne są tylko chwile, a ta chwila należy do nas. Nie będziesz żałować. Zaufaj mi. No. Chodź, a tak ci żubra wyłotoszę, że ujrzysz poprzednie wcielenie. No tak to się robi. Proszę. Ale ja mam to wszystko powtórzyć? Tak. Ale o tym żubrze też? Ale oczywiście, one zawsze głośno mówią, że drażni je prymitywa. Ja radę po cichu, każda marzy, żeby spotkać brutala, który by ją pszenicował na drugą stronę. Dawaj pan. Benz. Przepraszam. Wiem, co czujesz. Ja czuję to samo. Ja czuję... to samo. No dalej, no. Tak, tylko wie pan, ja pisałem o żubrach pracę magisterską i one nie mają dla mnie charakteru seksualnego. Ja obawiam się, że... Ale przecież to jest tylko przykład. Może być cokolwiek innego. Rozwielitki nawet. Robal, no. Panie tytusie. Robal! Bęcz! Synek. To najlepsze wesele, jakie widziałem.